Hej, hej, moi drodzy, tam w kolejnej części naszych specjalnych odcinków noworocznych. Już jesteśmy w pięknym nowym 2017 roku. Ja tutaj już zacząłem, jak widzicie, budować kolejną odnogę. Na głównej linii kursują już pociągi. Niestety nie mam na tyle pieniędzy, żeby puścić ich więcej. Jest dokładnie tak, myślałem, że będzie więcej chętnych niż ja będę w stanie obsłużyć. Ale na razie nie martwię się tym, budujemy tutaj dalszy ciąg naszej linii. Teraz zaczynam budować tutaj tą odnogę, która z bliźniaków idzie przez Riverland do Lanisportu i do High Garden, tak myślę, i potem będzie też do Old Town, ale też z Lanisportu przewiduję linię bezpośrednio do King's Landing, tak samo jak z High Garden bezpośrednio do King's Landing. Będą takie połączenia, nazwijmy to fakultatywne, i będę chciał też zrobić Sunspear, połączenie do High Garden. Nie będę robił bezpośrednio do Old Town, chcę specjalnie zrobić to przez High Garden, takie połączenie. Dobrze, tak jak widzicie, już jedną nitkę pociągnąłem tutaj naszego połączenia. Trochę kasy już znowu zbieraliśmy, więc możemy spokojnie budować drugą niteczkę naszych torów. I lecimy sobie teraz do Lanisportu. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Na razie nie ma problemów za bardzo z kasą. Wyrabiamy się elegancko. I dobrze, tutaj na razie zrobiłem to tak, ale myślę, że... Zastanawiam się raczej, czy nie zrobić tutaj przelotowej trasy aż do High Garden i Old Town. I chyba tak zrobię. Będzie to ładniej wyglądało, nie ma z tym żadnego problemu. Możemy teraz się w to pobawić i dorobić tutaj drugie tory. Dobrze. Teraz tak, będę potrzebował jeszcze jedną parę. Nie, ta będzie pojedyncza, więc mi wystarczy. Dobrze, to ciągniemy dalej tory do High Garden. Tylko teraz jak ustawić tutaj sensownie? Myślę, że tutaj ustawimy dworzec. Będzie się dobrze komponował. No tak, ale na pewno nie taka ilość torów. Ile to będzie potrzeba? Tutaj będą dwa. Do Old Town. Czy będziemy robić przelotowy z Old Town do King's Landing? To też by było ciekawe, nie? Można by było coś takiego tutaj stworzyć. Nie byłoby nawet takie głupie. Czyli będę potrzebował tak, dwa na linię do Old Town. Aha, ale tutaj cztery tory? Nie, no nie będziemy czterech torów pchać. To by było bez sensu. Dobra, to nie. To wystarczy mi jeden. I jeden do połączenia z Sunspear. Zobaczmy, jak to tutaj będzie wyglądało. Czyli cztery mi powinny wystarczyć. No, w razie czego dołożymy kolejne. Dobra, stawiam tutaj, to miejsce mi się całkiem podoba. Od razu zakończmy tutaj mniej więcej jakieś... ale tutaj połączenie też by mogło być. Ciekawe, czemu tak dziwnie... O właśnie, teraz to dopiero zrobił ładniej. Dziwnie mi tutaj próbował połączyć te drogi. Dobrze, teraz jest ok. I ja mogę teraz sobie spokojnie stąd ciągnąć tory. I to będą oczywiście tutaj te tory, tylko tak, to są, widzicie, duże, większe górki i dołki. 127, chyba nic lepszego tutaj nie ugramy. Także nie będę kombinował, tylko wybiorę tak, jak mi podpowiada tutaj komputer. No i dobra, zobaczmy, dokąd tą trasę by trzeba było pociągnąć. Ona będzie tak trochę tutaj nam... Dziwnie się właśnie wybijała. Lepiej chyba ta, jak tutaj proponują. Sprawdźmy tylko, czy... No nie, w tą stronę to raczej nic nie wskuramy. W tą też nie, te 200 tysięcy, dobra. To druga odnoga. O, już mamy jakiś konflikt. A czemu ty nie chcesz iść tutaj, koleżanko? No właśnie. Z koleżanką tory się nie chcą połączyć, tak? Czy tam z kolegą, jak ktoś woli. Kasy trochę mamy. Nie musimy się na razie martwić, że nam zabraknie w trakcie budowy. Aha, ale już pojawia się problem, kochana droga, jak znam życie. No, musimy ją niestety troszeczkę
przystrzyc, no. Jak u fryzjera, nie? Teraz będzie dużo lepiej pasowało. Okej. Połączyło się. No i bardzo fajnie. Teraz musimy zająć się drogą, ale żebym mógł ją połączyć, to muszę ją jeszcze kawałek przeciąć. O. Teraz, no taka dziwna wyszła, ale najważniejsze, że da się podłączyć, byle połączenie było. Okej, spójrzmy na ten dworzec, widzę, że tutaj jeszcze są małe prędkości, zróbmy duże prędkości. Okej, no i Old Town. No w Old Town zrobimy typowy końcowy dworzec. Proszę bardzo, odwrócimy go. I tu będą potrzebne mi tylko dwa tory, w sumie nawet jeden, ale z jednym będzie głupio wyglądać, więc zostawmy dwa. Okej, podłączyliśmy tu, tutaj jeszcze można by drogę zrobić. Czemuż by nie, jedno pole zostanie usunięte, okej, żeby nam tu zbierało ładnie ludzi. No i robimy tylko, przedłużamy tylko oczywiście tory i one będą tutaj sobie szły. Zobaczmy, czy coś uda mi się tutaj zrobić taniej. No niestety nie. Mamy nowe wagony, ale ja tutaj, o właśnie, chcę podłączyć jak najszybciej linię. Pociągi puścimy sobie później. O rany, znowu się zaczyna. Przez drogę. Lubię te drogi, nie wiem dlaczego czasem działa to, a czasem nie działa. Zaskakujące. Ciekawe, czy to będę musiał, chyba będę musiał uciąć te dwie drogi, tak. I dopiero teraz połączyć je. Nie wąska ulica, tylko wiejska droga to jest potrzebna. No zobaczcie, teraz poszło bez problemu, nie? I dobra, lecimy. Rach, ciach, ciach. No i już mamy zakończoną trasę, dobra. I tutaj sobie lecą do High Garden, no i jeszcze z High Garden do King's Landing. Musimy ładnie to wszystko połączyć, to też by nie było takie złe. Mamy kasę, powinno nam wystarczyć. Lecimy tak na wyczucie, przyznam się szczerze. 90, może coś tutaj ugramy. 120, 90, nie, dobra, 86, to chociaż odrobinkę żeśmy tutaj ugrali. I to jest linia, będzie przelotowa? Nie, nie będzie przelotowa, więc budowa niemożliwa, jak zawsze. Ale jak się zrobi to kawałkami, nagle budowa staje się możliwa. No dobra, i teraz lecimy dalej. Tutaj przez dwie drogi, to nie powinno być problemem. I tak nie będziemy tutaj budować żadnych infrastruktury, jeśli chodzi o przewozy towarowe. Więc mogę sobie te drogi przecinać, jak mi się żywnie podoba. Nie będzie to w niczym nam przeszkadzało. No i dobrze, i teraz tak. Tu będzie High Garden, więc ona musi wchodzić na te środkowe tory. Żebyśmy tak mniej więcej dobrze tu gdzieś wycyrklowali. Okej. Jest w porządku. Mamy jeszcze pieniądze. Mamy, dobrze zarabiają nasze linie, widzę. Całkiem nieźle im to idzie. No i podłączymy się. Może gdzieś tutaj, to by było niegłupie. O, dokładnie tak. Trochę tak dziko to wygląda, bo stacja jest odrobinę na podwyższeniu, więc nie wygląda to zbyt fajnie. To chyba troszkę za blisko podjechałem. Dobra, lepiej to zrobić tu, żebyśmy mogli spokojnie się wciąć. Jesteśmy połączeni. Dobra, czyli mamy z High Garden. Teraz jeszcze potrzebowałbym... Ha! No i teraz myślę, z Riverrun zrobić, czy nie?
może sobie odpuścimy z Riveran specjalnie po to, żeby jeździli tutaj tędy dookoła, co wy na to? Czy dodać osobną linię z Riveran, która będzie tu od razu skręcała, pomijała The Twins? Ale sobie zostawię tych bliźniaków. Zostawię sobie te bliźniaki, w razie czego będziemy mogli zawsze puścić gdzieś tutaj tą linię. A na razie faktycznie zrobimy tylko z Lanisportu dodatkowe połączenie. I też spróbujemy sobie to jakoś sensownie pociągnąć. Oczywiście na początku będzie dosyć ostry zakręt. Puść nas tutaj drogo. No, niewiele tutaj uzyskamy, bo mamy tutaj, ale 200 na godzinę to już coś. 120, 180, nie, 105, o, lepiej. No, tutaj może trochę będzie to wyżej, ale dzięki temu mamy tańsze kawałek torów. Nie, żeby nam to specjalnie przeszkadzało, ale z drugiej strony, po co przepłacać, nie? Dobra, i co? Zrobimy jakimś takim ładnym połączeniem? Wow, tu mamy nawet tunel przez chwilę. Jakbyśmy to troszkę wyżej puścili bez tunelu, no to wyjdzie nam 400 tysięcy. A puśćmy to bez tunelu. Nie ma sensu przepłacać. Jak można to puścić normalnie. No i dobrze, i dojeżdżamy tutaj do naszej stacji końcowej. Tylko teraz nie pamiętam, którą odnogą tu jestem, lewą czy prawą. Prawą, a jak jest prawa, to możemy zrobić tutaj taki numer. O, i się ładnie włączymy. Nie ma problemów, nikomu nie będzie przeszkadzało. I lecimy kolejne tory kładziemy. Proszę bardzo. I tu tylko wjedziemy w peron. Proszę, jest to, co chciałem. No, mamy już taką ładną, ciekawą sieć tutaj. Zastanawiam się tylko, czy to są tory szybkiego ruchu, żeby były. W sumie nie są koniecznie potrzebne, ale niech już będą. Nikomu się krzywda nie stanie, jak będą. Bo tutaj chyba już mamy. Nie, też nie. No to trzeba to zmienić. Trochę ludzi stracimy, ale nic nie szkodzi. Zobaczmy tu w Sunspearze. Pewnie też nie ma. No dobrze, to poczekamy. Niech nam pociąg po prostu zabierze tych ludzi. To wtedy nikogo tu nie stracimy. O, już mamy. Nie ma żadnego problemu. Old Town, High Garden jeszcze sprawdzimy. Tutaj już ma Lanisport. Lanisport może nie mieć jeszcze, ale też już ma. No i Riveran. Riveran też ma. No proszę bardzo, mamy gotową sieć. Teraz jeszcze musimy ze Storm End też tu wysłać. Myślę, że też pociągiem to przepchniemy. Mamy, a nie mamy trochę kasy. Muszę poczekać, aż trochę zarobimy. Ale będę chciał jednak połączyć tu. No i z Sunspear do High Garden jeszcze jedną linię. To może być całkiem ciekawe. A, ale pajączek się już ładnie rozrasta. Mamy przynajmniej ten główny kontynent już prawie cały połączone. Zostaje nam jeszcze Iri, które też tu podłączę, myślę. I być może podłączę je z drugiej strony też do samego King's Landing. To by nie było takie głupie. Ładnie by to się wpasowało, nie? Jedna linia tu, druga tu, ze Storm Endu tu. No i teraz oczywiście Tyros i Pentos, myślę, i Bravos powinny kursować statki, nie? Więc do White Harbor na pewno będzie jeden. Do King's Landing musowo. I do Storm's End. O, mamy nasze ładne zefirki. Do Sunspear też na pewno będzie jakieś połączenie. I Old Town koniecznie. No, Lanisportu Spike przydałby się na pewno. I do Riveran, nie? Połączenie.
Myślę, że to jest do zrobienia. Tylko musimy troszeczkę kasy zarobić. I wszystko będzie ok. Zresztą może nie będę czekał. Tylko pożyczę jeszcze odrobinę. I rozbudowujmy dalej naszą drogę. Dobrze, to może jak tutaj mamy, to pociągnijmy tą linię tutaj z High Garden. Zdecydowanie do Sunspear, niech sobie leci. Aha, tutaj będzie wjeżdżał tu, to my możemy spokojnie sobie tutaj zrobić połączenie. Może przejdzie między tutaj? Przejdzie. Proszę bardzo, nie będzie większych problemów, myślę. Damy radę. Już trochę kasa wróciła. Może to nie będzie najszybsza linia, ale liczy się, że zrobimy kolejne połączenie i spróbujemy je dołączyć tutaj ładnie. Może obok, od lewej strony miniemy. Pięknie. Konflikt, konflikt, konflikt. Dobra, tu konfliktów nie ma. To będzie piękna trasa, nie? Taka w lekkim wąwozie w lesie. Dobra, tu musimy się przebić tak, dokładnie. Tak, jak tu. I teraz pociągniemy dalej tutaj. I jeszcze kawałek. Muszę trochę... Jest już szybko czas puszczony. Mówiłem, chciałem puścić szybciej, żeby nie było. O, i tu będziemy lecieli sobie wzdłuż, czy puścimy po tych samych torach? Ja bym puścił po tych samych torach. Nie wiem, czy macie taki ten sam pomysł, ale mnie on odpowiada na pewno. Pociągnijmy tutaj. O, jakieś konflikty. Znaczy, coś to za konflikty tutaj mamy. Coś po teren nierówny. No dobrze, to musimy niestety podziękować. Musimy podziękować, a może od razu nie bawmy się, tylko włączmy się. Za duże nachylenie. Oho, oho, oho. Dobra, konflikt podczas. Chciałbym, żeby to tak ładnie przechodziło. Przy pełnej prędkości. Gdzieś tu byłeś. Chodź tutaj, pokaż się. Aha, ale jest konflikt. Jest konflikt, bo tutaj pewnie są światełka. 257. No dobra, to może na razie sobie odpuścimy. A ja spróbuję przeprowadzić jeszcze kawałek te tory razem. Haha. Konflikt podczas wyrównania terenu, dobre. Jak widzicie, każdy konflikt krótkimi kroczkami da się rozwiązać. No może jeszcze nie tak do końca. To trochę przesadziłem, bo to nie o to chodzi. Zobaczymy, czy teraz uda mi się pobudować wzdłuż. Dobra. Tutaj wszystko ładnie idzie. I niech sobie lecą. Dobra, myślę, że tutaj możemy je wpiąć. Ale tak nie do końca, no tutaj zawsze to będzie strata prędkości. Wiecie co? Nie będziemy się bawić, jakieś wpinanie. Szkoda mi tej prędkości tracić tutaj na rozjazdach. Jedźmy po prostu do samej stacji. Będą takie torowiska szerokie, też to będzie fajnie wyglądało. Niech to tak leci. Jedno przy drugim. Mamy kasiorę, nie ma problemu. Możemy przy samej stacji po prostu połączyć to. Albo też się nie będę bawił. Aha, już nie tym, nie tak zacząłem, tak? Czyli najpierw lecimy tu. I dopiero po tej stronie będzie można dostawiać. No i dobrze. I tu wlecimy prosto w peron.
tutaj gdzieś zahaczymy, dodamy elegancko tu i jest w porządku. Dobra, mamy tutaj dodatkowe połączenie. To mi się teraz to nie podoba, bo to w sumie niepotrzebny taki ostry tutaj skosy łapaliśmy. Myślę, że ten kawałek można by zdecydowanie właśnie ładniej pociągnąć. Troszkę spowolni nas tutaj, ale nie jest tak źle. Dobrze, no to mamy mniej więcej trasy wytyczone. Jeszcze tylko Iri i Stone's End. Ale wiecie co, to zrobię już poza kamerą, także za chwilę do was wracam. Witam ponownie, właśnie mam wszystko już podłączone, Oldham High Garden. Wszystko jest zrobione, Lannisport, Storm's End, Eerie, i to wszystko jest to podłączane, porobione są też już światła na trasie, także możemy spokojnie teraz tworzyć linię i puszczać nasze pociągi. Co prawda mamy tylko 7,5 miliona, więc raczej nie zaszalejemy tutaj sobie. No, ale zawsze coś możemy tutaj już podłączyć. Zostało nam jeszcze tak naprawdę tylko i wyłącznie tutaj podłączyć te Bravos, ale tutaj zrobimy, żeby było śmieszniej, tylko autobusowe. I z, chociaż można by tutaj zrobić tylko morskie. O, właśnie, możemy tak zrobić, że postawimy tutaj szybko bardzo ładne nasze dworce morskie, tudzież bardziej wodne, ale w tym przypadku one będą ewidentnie mogły być jako morskie. O, tutaj może uda się go tak ładnie wpasować. No, nawet bardzo ładnie. Dobrze, jeden mamy. W Pentos to samo musimy zrobić. Też może uda mi się go gdzieś tutaj ustawić. Okej, jest. I zostawię na Tyros jeszcze. No i dobrze, tutaj też gdzieś go umocujemy. Umiejscowimy nasz morski dworzec. To chyba się nie uda tak ładnie. Ale myślę, że tutaj gdzieś go... Czy uda się go wcisnąć tak, żeby załapał tutaj żeglowne wody, czy raczej nic z tego? To by było fajnie, ale chyba mi nie pozwoli jednak. Nie. To możemy zrobić tutaj, nie? Tutaj już myślę będzie bez problemu. Ok, tylko dorobimy kawałek drogi i powinniśmy mieć połączenie. Jest, tutaj też połączę. No i co to? No to jeszcze potrzebujemy tu pewnie autobusów, żeby to wszystko ładnie się kręciło. Jedna, gdzieś drugi, tu zrobimy trzeci, tutaj czwarty, piąty. I tu szósty, sześć przystanków. No i oczywiście gdzieś musimy wrzucić tutaj jeszcze. A może być sobie, tu jest, to są fabryki? Nie. Fabryki są gdzieś tutaj, więc tą zajezdnię autobusową. O. Koło przystanku możemy dodać, będzie ładnie się komponowała. No dobrze, to już mamy tutaj Pentos, Bravos i Tyros połączone. I teraz myślę, że warto by było jeszcze w San Spirze zrobić też port, który będzie przyjmował. O. Tak się zastanawiam, tu lepiej poza obszarem, czy lepiej tu chyba będzie wygodniej. Okej, mamy połączenie. Będziemy musieli tutaj tylko poszerzyć gdzieś jakąś linię. Albo zrobię specjalną linię taką, która będzie tak, która będzie dowozić ludzi tutaj. To też nie głupie. Postawmy tutaj po prostu zwyczajny przystanek. I ona będzie sobie tak zawracała, chociaż może zrobimy już bardziej taki profesjonalny, żeby to było widać, że to jest duża
miejsce, duże miejsce przeładunkowe, zbyt duża krzywizna, ale teraz jest dobra. O, i teraz będzie stąd bezpośrednio jeździł tutaj. To jest ok. Gdzie jeszcze? W Old Town? Myślę, że można by jak najbardziej postawić. Muszę odwrócić oczywiście. O, proszę bardzo. Tu chyba nawet tak myślę, że... A dlaczego mi tak tu skręca mocno? Nie chcę, żebyś tu skręcał. O właśnie, myślę, że te przystanki tu w zupełności wystarczą. Obejmują zasięgiem, obejmują. Także nie trzeba będzie tu nawet nic budować. Gdzie jeszcze damy? Na pewno damy do Lanisportu. No sama nazwa mówi, że to musi być port. Okej, to tylko postawimy go mniej więcej tu i podłączymy drogą. Tu też zrobimy osobny przystanek autobusowy. Nie wiem, czy taki duży jest tu będzie konieczny. To w sumie jedna linia będzie, ale będzie ładnie to wyglądało na pewno. Trochę tutaj nas to kosztowało, ale co tam, nie? No i najważniejszy tu Pike. Pike będzie miało tylko i wyłącznie port. Jak to teraz zrobić? Go po tej stronie, tak? Będą mieli bliżej. Jeżeli mi się uda, to go zaraz wrzucimy. Będziemy mieli zbyt duże nachylenie. Konflikt. No właśnie, tu jest zbyt duże nachylenie. Ale myślę, że tu może coś wskuramy. Poza obszarem. No wiecie co, żebym na Pike nie mógł postawić żadnego doku. To jest nienormalne. O, jest, dobra, udało się. Teraz drogę połączymy i tutaj zrobimy normalne małe przystanki. W zupełności to wystarczy. Jeden. Tutaj gdzieś damy drugi. Tutaj dorzucimy trzeci. Tutaj czwarty. Myślę, że to w zupełności wystarczy tych przystanków. Okej. Okay. Tu byśmy mieli zrobione. Tu byśmy mieli też już zrobione. Old Town. Sandspear już jest. To zostaje King's Landing. Jest to Sand. I King's Landing jeszcze, nie? Dobrze, to wrzucamy jeszcze tutaj. Myślę, że w tym miejscu będzie to idealne, jeśli się uda. Ta krzywizna terenu to jest tutaj taka trochę dziwna. Okej, dobra, ale chyba się jakoś udało podłączyć. Nie wiem, czy właśnie nie zrobię to w ten sposób. No i tutaj też ewidentnie dodamy jeden przystanek taki koniecznie większy, bo będzie sporo ludzi mogło oczekiwać na połączenie. Zbyt duże nachylenie. No. Ale tutaj nie jest zbyt duże, chociaż tu mi nie pozwoli podłączyć. Wolałbym tutaj, no ale trudno. Tutaj też może być i też będzie bezpośrednie połączenie z dworcem. No to co? King's Landing. Gdzie zrobimy? Może tu? Jak się uda, to tu. Czemuż by nie? Chociaż tu mi krzyczy, że dok jest poza obszarem wód żeglugowych. No i to jest trochę... nie okej. Okay. Dobra, tutaj jest w razie czego. No ale zastanawiam się, czemu tutaj nie mogę. To by mi bardziej pasowało. Mamy nowe autko. Ale widzę, że tutaj nie pozwoli mi. Choćbym nie wiem co. To ciekawe, nie? Okej, zróbmy to jednak tutaj, w tym miejscu, gdzie to było możliwe. Trochę to będzie daleko, ale to nic nie szkodzi. Jest. Tutaj nie ma, ale tu jest. Dobra. No szybciutko drogę stawiamy. Proszę bardzo. Jest już elegancka droga.
i przystanek też zrobimy większy. Myślę, że to nie będzie złym pomysłem tu. Ok, no i dobrze, tu jeszcze powinno być White Harbor, jak dobrze pamiętam, na północy 1. Spróbuję go tu wcisnąć, chyba że też będzie problem. No właśnie. To jest problem z tymi wodami żeglownymi, to też jest trochę. Może tu się uda? To może tu się uda? Może tu i by się udało, ale tutaj nie będę miał jak podłączyć. Nie no, musimy coś tutaj kombinować, gdzieś tu go wcisnąć, jak to jest możliwe oczywiście. Te budynki w razie czego się usunie, tylko jest problem, że ja mam cały czas brak. A, muszę sobie włączyć chyba te wody żeglowne. A, bo tutaj nie mogę i dlatego to jest ten problem. To może tu będę mógł. O właśnie. Bo tu się da. Nie, tu się nie da. Jedyne miejsce jest tutaj. No i dobrze, bo one muszą mieć podłączenie. Okej, mamy. Zrobimy tutaj ładnie drogę. Dobra, możemy te wody żeglowne wyłączyć i pociągniemy sobie drogę i oczywiście postawimy też tutaj przystanek. No i dobrze. Moi drodzy, mam wrażenie, że żeśmy tutaj prawie wszystko już zrobili. Może tylko jeszcze z drobnym wyjątkiem, bo nie mamy tutaj stoczni, w której moglibyśmy wypuścić nasze statki w rejs. Ale już tutaj stawiam. Dobra, ta jedna wystarczy na wszystkie chyba. Tak sobie myślę teraz. Mamy problem. Mamy problem, bo przez ten most tutaj nam nic nie przepłynie w takim wypadku. Coś tutaj by trzeba było pokombinować. No cóż, musimy zrobić to chyba w ten sposób, że będą tutaj dwa porty. Mam takie wrażenie, ale dwa porty w takim małym mieście to przesada. Nie, musi być jeden. To też usuniemy. Musimy go przenieść po prostu tutaj. Czy chce, czy nie chce, to musi być tutaj. Włączę sobie jeszcze raz te wody żeglowne. O, rany. To będzie problem. Widzicie sami, że wcale nie jest tak prosto umiejscowić tutaj cokolwiek. Wydawało mi się, że tu już powinno być ok, ale nadal mam, że jest poza miejscem. Poza wodami, może tutaj. Też nie. No to się robi problem. No po tej. O, jest. W końcu tutaj coś się znalazło. No, dosyć to dalekie połączenie. Zastanawiam się, czy dobrze to wymyśliłem i czy faktycznie. Ale wiecie co? Mogą być dwa. W sumie czemu nie? W sumie czemuż nie miałyby być dwa? Prawda? Niech będą dwa. To teraz muszę przesunąć tutaj niestety ten przystanek. Bo drogę będę musiał tu położyć. Niech będą dwa. Dzięki temu będzie tutaj lepsza może obsługa tych linii. Dobra, gdzie tu są, gdzie tu mam nasze statki? Wyłączymy tutaj te wody żeglowne.
i potrzebujemy jeszcze gdzieś tą stocznię, która tu wcześniej stała w troszkę innym miejscu, a teraz będzie stała tutaj. Wyrównam ten teren, bo mi się nie podoba, co tutaj narobiłem. Niech to będzie dużo lepiej, dużo ładniej. Dobra, ok. I myślę, że jakąś stocznię po tej stronie mostu też muszę dać, bo inaczej nie będzie to miało co i gdzie pływać, prawda? Dobra. Przestawmy to jakoś sensownie. Ok, mamy gotowce. Dobra, to co, to teraz wypadałoby jeszcze może tutaj jedną stocznię, bo stamtąd zanim cokolwiek tu dopłynie, to będzie trwało w nieskończoność. A tu miejsce jest, spokojnie możemy tą stocznię postawić. Ok, dobra. Ale zajmijmy się na początku oczywiście naszymi liniami kolejowymi tu wszędzie. No dobrze, tutaj do River Run mamy połączenie samochodowe. Teraz z tego połączenia w sumie moglibyśmy zrezygnować, bo ono nie będzie potrzebne. Muszę tutaj szybko poprzestawiać, tylko tak, na początku może inaczej. Puścimy tutaj jakiś pociąg, żeby już jeździł i zbierał ludzi. Co my mamy teraz do wyboru? Jakie lokomotywy? Tu mamy 90 na godzinę, tu mamy 160. A to jest amerykański, nie? My byśmy wzięli ten 145 Grizzlea, to jest niezły. 160 to też jest, ale za 8 baniek. No powiem, że i tak nas nie będzie tak za bardzo stać. Muszę jeszcze trochę pożyczyć, żebyśmy tu mieli chociaż na jakiś pociąg fajny. No bo tak, to jest, to by było też niezłe, na pewno. Tylko że kosztuje utrzymanie 1,5 miliona, no i 10 milionów, 9 milionów sam zakup. Myślę, że zostaniemy na tym. To będzie całkiem niezły, dobra. I kupimy do tego jakieś wagony. Ale przydałoby się jakieś wagony 120. No kurczę, nie ma żadnego, co 145 jeździą. No tu mamy amerykańskie. 180. Tylko że koszt utrzymania ich jest, ojej, zabójczy. Nic innego na razie nie mamy, czyli byśmy mogli tylko mieć 120. To wiecie co, wstrzymam się na razie jeszcze z tą lokomotywą. Ją sprzedam i kupię po prostu latającego Szkota. On leci 120, będzie idealnie pasował do wagonów tych 120. Raz, dwa, trzy, cztery, myślę, że cztery. Pociąg puścimy, 80 osób, na tą trasę powinien wystarczyć. Dobrze, ale musimy zrobić nową linię, czyli robimy tak. Tutaj jest The Twins. To jest w sumie już niepotrzebne. Potem lecimy do River Run. Potem do Lanisportu. Do High Garden. Do Old Town, no i wracamy. High Garden, Lanisport, River Run i The Twins. No i okej, moi drodzy, tylko zmieńmy ten kolor. Zmieńmy go na jakiś taki, żeby go w ogóle było widać. No to niech leci, nie? Niech zarabia. Dobrze, jak już mamy teraz to połączenie, to myślę, że możemy spokojnie tą trasę River Run The Twins zrezkasować. Całkiem nieźle ona zarabia. Ale teraz tak, wszystko do na zjazd i kasujemy tą linię, dobra. Dworzec też stąd wywalimy. Myślę, że to nie będzie złym pomysłem. Tylko na razie może inaczej. Nie wywalimy, tylko postawię tutaj nowy. Wystarczy taki mały, bo to będzie tylko jedna linia. O, proszę bardzo. I przerobimy. Przerobimy tutaj te auta. River Run Pętla. River Run Górne Miasto. The Avenue. D
dodaj dworzec tu. Wybieram górne miasto, jest Usuń. No i jest w miarę dobrze, niech tak sobie zostanie. A to możemy teraz sobie spokojnie skasować. Nie ma żadnego problemu, dobrze. Czyli zrobiliśmy tu porządki. W Lanisporcie oczywiście musimy uruchomić nasze pojazdy, autobusy. Wow, zobaczcie ile tego teraz mamy. Tutaj mamy 13 pasażerów, tu 12, tutaj 19. Podoba mi się tych 19. Tu jest 9, to przesada. 19. Myślę, że tych 19 wybiorę. 38 tysięcy to jeszcze do raz, dwa, trzy takie z przyczepkami. Podobały mi się te z przyczepkami. Nowa linia. Raz. Moment, trochę mi tutaj przeszkadza to. Dobra. Pierwsze. Tutaj drugi. Trzeci. Czwarty. To sobie zostawię na potem. Piąty. Szósty i siódmy, dobra. I to będzie nasza Lanisport, tak. Nasza linia. Lanisport. No to wiem, że jest do podłączenia, wszystko wiem, dobra. Ja się tam nie stresuję i to jest pętla. Pętla. Proszę bardzo. Mamy pętle, niech już zasuwają i od razu, nie, może nie od razu, bo na razie tu nikt nie będzie jeździł. Zobaczmy, tutaj to jest to, a tu niepotrzebnie się otworzyło, dobrze, czyli mamy tu, teraz w High Garden. High Garden robimy ten sam numer, czyli kupujemy pojazdy drogowe, raz, dwa, trzy, cztery kupię. Dobra, i stworzymy nową linię. Nowa linia będzie przebiegała tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zmieńmy ten kolor na jakiś taki zielonkawy, żeby go chociaż było widać. Dobra, mamy linię i to jest High Garden. I pętla. Ładnie zmieściło, ok, to mamy to zrobione. Jeszcze Old Town musi mieć też swoją pętlę. Czy ja to postawiłem? No tak, postawiłem przystanki, a nie postawiłem im żadnej zajezdni. No już tutaj gdzieś budowa budynek, nie chcę tu niszczyć nic, dobra, jest. Kupimy ile? Tutaj 3. Raz, dwa, trzy na razie w zupełności wystarczą. Stwórz nową linię. I będzie tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No i też ten kolor, nie ten, taki sobie zażyczymy. Dobra, o, nie zmieniłem nazwy. Zaraz to poprawimy. Linia druga to będzie Old Town. Mi się wydaje, że to będzie chyba Old Town tutaj, nie? Pętla. Okej. Tak, to będzie dobrze. I teraz jeszcze mieliśmy tutaj linię, nie? Tam naszą tutaj łączącą właśnie, wszystkie kolejową, gdzie tu jest linia 1. Jest. To nie jest linia 1, tylko jest kolejowa i teraz tak, będziemy potrzebować dużo miejsca, czyli zaczniemy tak, Twins. Jestem ciekaw, czy starczy mi tu miejsca. Twin do Riveran. River zrobimy. Lani, dobra, do High Garden. High zrobimy i do Old, no już nie starczyło, czyli muszę robić po 3 literki, bo inaczej Riv, Lan, High,
Hi i old. Dobra, zadziałało. No i okej, to mamy naszą główną tutaj linię zrobioną. Co prawda jest tylko na niej jeden pociąg, więc to trochę taka biedna ta linia. No ale możemy za to się przejechać tą linią, chociaż przez chwilę, nie? Zobaczmy. No pociąg jest ładny. Lubię te latające szkociki. Ładnie bardzo wyglądają. Trzeba im to przyznać. Na razie jeszcze tu nikogo nie ma, ale linia zaraz się zacznie zapełniać. Przelećmy tą trasę chociaż kawałek. Dobra, przyspieszmy czas. No, to będzie ten ładny kawałek, gdzie lecimy przez las. Tu i tutaj dojeżdżamy do Old Town, jeśli się nie mylę. Tak chyba jest. Patrzcie, mamy już pierwszych pasażerów. No dobra, to wracamy z Old Town. I patrzymy, co tu się będzie działo po drodze. Klimaty ładne są. Fajnie się tym jeździ, naprawdę. Zabawa jest niezła. O, już mamy też pasażerów, zobaczcie. No, trzeba długo czekać tu, żeby ludzie załapali, że można tędy jeździć. No to przejedziemy się jeszcze kawałek dalej. Teraz do Lanisportu lecimy. Wow. Naprawdę fajna trasa. Podoba mi się. Te górki, dołki tu były niezbyt, ale nadal nie tracimy prędkości. To też jest dla mnie istotne. No i teraz będziemy lecieć do River Run. Wow. Tu też będzie fajny kawałek przez las. Elegancko to wszystko wygląda, trzeba przyznać. Aż się miło ogląda. No i jesteśmy w Riverland. Zobaczcie, jaki tam ruch samochodowy, nie? No i do The Twins. I do The Twins lecimy. To będzie ostatni kawałek podróży na tej trasie. No, tutaj lecą pociągi do King's Landing. A my dojeżdżamy na stację sobie. Okej, zwalniamy, bo ostry zakręt. I kupa ludzi nam tutaj się załaduje na pociąg, bo ich naprawdę dużo tutaj czeka. No, podoba mi się ta trasa. Myślę, że będziemy tutaj nieźle zarabiać. Mamy pełne 80 osób. Zobaczcie, to jest to. Pociąg dopiero przejechał raz, już trasa jest załadowana prawie na maksa. Dobrze, tu wszystko działa. Tutaj też wszystko działa. Wożą ludzi. Okej, mamy 4 miliony. Za chwilę znowu będziemy mogli puścić następne pociągi. Ale to już, moi drodzy, w następnym odcinku. Na razie zobaczmy jeszcze. Chciałbym się przejechać może tutaj jeszcze kawałek gdzieś po King's Landing, albo wiem, co zrobimy. Mamy 4 miliony. Jakby nam się udało, co prawda stracimy trochę tutaj pasażerów, ale moglibyśmy ulepszyć ten dworzec. Wiecie, żeby wyglądał tak bardzo królewsko. No i się już nie da. Właśnie, to jest ten problem, że jak od początku się nie zbuduje, to teraz musiałbym tory przestawiać, bo nie będą pasowały. No trudno, zobaczę, może się pokuszę, jak poza kamerą to zrobię, bo to naprawdę chyba byłoby warto, żeby coś takiego tutaj stało, no ale zobaczymy, zobaczymy. A ja na razie Wam dziękuję ślicznie i zapraszam na ostatni już odcinek tej serii specjalnej, która polegała na tym, żeby na fikcyjnej mapie Westeros ustanowić połączenia ze wszystkimi ważnymi miastami.
Powiem wam, że mapa jest fajna. Myślę, że dość jeszcze parę drobnych rzeczy porobię poza odcinkiem. I ten ostatni spędzimy bardziej już tylko na jeżdżeniu po tej trasie. Myślę, że to jest najfajniejsze, że pojedziemy sobie z Castle Rock do Winterfell. Przejedziemy się po prostu każdą trasą. Myślę, że to będzie takie przyjemne zakończenie. No i dodamy jeszcze sobie kilka statków, bo tych połączeń tutaj jeszcze nie ma i one jak najbardziej brakuje. Także moi drodzy, do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, hej, trzymajcie się.